Moi drodzy, mamy już telefoniczne połączenie z Hubertem Paliderem. Witaj, Hubercie. Witam Karolu, witam wszystkich słuchaczy. Jest z nami Hubert Palider, czyli zdobywca rajdowego Pucharu Polski w sezonie 2014. Na początek wielkie gratulacje, no bo świetny sezon, świetna robota. No i naprawdę ciepłe i dobre gratulacje, Hubercie. No, dziękuję serdecznie. Gratulacje spływają już cały tydzień, także śmieję się, że to jest taki tydzień marzeń. Jeszcze twój telefon to już jest w ogóle spełnienie marzeń. Także to bardzo dobra, cała przyjemność po naszej stronie, powiem ci. I obyśmy częściej mogli rozmawiać, to nasza pierwsza rozmowa w odcinku specjalnym. To nasza pierwsza rozmowa w Akademickim Radiu Luz. Mam nadzieję, że tych rozmów będzie więcej i że okazji do tych rozmów będzie bardzo dużo, no bo chyba tego też byś sobie życzył, prawda, żeby sukcesów również w przyszłym sezonie było więcej. Właśnie tak, no teraz mamy okres przygotowań na sezon 2015, także liczę, że pójdzie nam to wszystko dobrze i będziemy się słyszeć częściej. I oby ten wynik pomógł, oby zdobycie Pucharu Polski pomogło. Któż wie, być może ostatniego w historii Pucharu Polski, ale o tym myślę, że przekonamy się no być może za kilka tygodni. Mam nadzieję, że za kilka tygodni, a nie za kilka miesięcy, czyli dużo na długo przed rozpoczęciem sezonu 2015, prawda? No, wstępne informacje coś tam mówią, że będzie wiadomo już 6 grudnia, co nieco o regulaminach, o klasach i tak dalej. Zobaczymy na ile one się sprawdzą. No, powiem szczerze, że też już czekamy z niecierpliwością. Chcemy zrobić jakieś oferty sponsorskie i tak dalej. Nie wiemy w jakim kierunku iść po prostu. Dokładnie tak, w jakim kierunku. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry prezent Mikołajkowy. Ale zanim przejdziemy do sezonu 2014, zanim przejdziemy do tego momentu i do tych momentów, wspaniałych momentów w twojej karierze, kiedy to wygrywałeś rajdy, kiedy to potrafiłeś pojechać bardzo szybko, potrafiłeś pojechać bardzo taktycznie, tak, że ten końcowy wynik jest jaki jest i jest po prostu świetny, to przejdźmy do początku twojej kariery i powiedz, dlaczego rajdy samochodowe, dlaczego akurat ten sport, a nie cokolwiek innego, przecież jest tyle innych sportów, chociażby, które w Polsce uprawiać można. Dlaczego rajdy? No, wszystko, że tak powiem, zaczęło się, jak miałem 4 latka. Rodzice wraz ze znajomymi wzięli mnie na wyścig górski, który był rozgrywany w okolicach Nowego Sącza jeszcze wtedy. Teraz już ta trasa jest nieczynna. I jakoś tak już zostało we krwi. Później wujek brał mnie na jakieś różnego rodzaju KJS-y, rajdy. I tak to zostało. No, weszło mi to w krew i powiedziałem, że kiedyś będę jeździł. No i musiałem zacząć. No po prostu. To było silniejsze. Można powiedzieć, że tak. To było silniejsze i to jest na pewno sport, który pasjonuje, w którym można się naprawdę zakochać, tak to możemy określić, ale to jest również sport, który jest trudny do uprawiania, szczególnie chyba w naszym kraju. No na pewno nie jest, rajdy samochodowe nie są popularne tak jak piłka nożna, czy nawet już teraz tenis. Dlatego jest bardzo ciężki do uprawiania. No, w dodatku, no wiadomo, no, bardzo dużo liczy się budżet. I tego, że tak powiem, nam trochę brakuje, ale za to mamy wiele chęci. I myślę, że nimi nadrabiamy sprawę. I to jest myślę coś bardzo pozytywnego, to jest coś, no co pozwala nam i takim kierowcom jak tobie iść dalej, iść do przodu i osiągać wyniki często pomimo wielu przeciwności, które mamy, prawda? To jest coś, co jest bardzo istotne, szczególnie w sporcie samochodowym, także potrafimy pewne rzeczy kontrolować, potrafimy dawać siebie czasami więcej niż logika by na to wskazywała, prawda? Tak, dokładnie, no. My mieliśmy w tym sezonie dwa rajdy, gdzie tak naprawdę moglibyśmy pojechać dużo szybciej, a niestety kalkulacja była prosta. No, albo jedziemy wolno i dowozimy wynik, albo ryzykujemy rozwaleniem auta i kończymy cały sezon. Także kalkulacje były we wszystkich aspektach przygotowań do rajdu, we wszystkich rajdach. I to, że tak powiem, miało górę nad wszystkim w tym sezonie. Mówiłeś o wyścigach górskich. Czy wyścigi górskie nie są sportem, jeżeli chodzi o dziedzinę sportów motorowych, sportem, no na pewno są tańsze, ale czy nie są czasami ciekawsze również dla zawodnika? Czy też wolisz jednak rajdy samochodowe zdecydowanie? Powiem tak, no kto chyba posmakował rajdów i adrenaliny związanej z tym, że nie wiesz to nie wiesz tak naprawdę, co cię czeka na odcinku. Nie wiesz, czy zawodnik przed tobą przyciął zakręt, czy wyniósł dużo brudu na drogę, czy za szczytem czasami nie leży jakiś zawodnik nawet w rowie czy na środku drogi. No tak. Ta adrenalina jest tak silna, że myślę, że nie można tego porównać do żadnego wyścigu. Aczkolwiek no, wyścigi rządzą się trochę innymi prawami, tak? Tam raczej kalkuluje się wszystko na setne sekundy.
bardziej patrzy się na szczegóły. W rajdach jednak te szczegóły można gdzieś tam nadrobić, jak jest droga delikatnie w dół, czy jest partia dla odważnych, tak? A jesteś człowiekiem odważnym? Jesteś kierowcą odważnym? Myślę, że tak, bo powiem szczerze, jeżeli pilot mi mówi, że przez szczyt idziemy wszystko, to nie zastanawiam się, co tam jest dalej, tylko po prostu... No to też jesteś ufnym człowiekiem, tak? To jesteś też na pewno ufnym człowiekiem, bo ufasz w to, co mówi pilot, ale tak naprawdę co wcześniej wypracowaliście na zapoznaniu z trasą chociażby. Tak, dokładnie właśnie. Na początku może miałem problem z poukładaniem sobie tego w głowie, ale później przed startem do odcinka tak sobie się skupiłem i sobie myślę, przecież to są moje słowa. To, co on mówi, ja to tak widziałem. Jeżeli tam idziemy wszystkie pieniądze, to tam wszystko idziemy i tyle. Nie może zadrzeć noga. I to chyba robi też czasy, bo sądząc po moich filmikach, sam nawet jak oglądam swoje przejazdy, mówię, kurczę, ty żeś mi jechać strasznie wolno, nie? To skąd ten czas się bierze? No a to na filmach tak czasami wygląda szybciej, czasami wygląda wolniej, tak. Więc nie ma co wierzyć telewizji, to na pewno, nie ma co wierzyć czasami YouTube'owi, ale te rzeczy również no są dobre do pewnej analizy, do analizy czasu, do analizy tego, co się zrobiło. Hubercie, powiedz, kim byłeś, jakim byłeś kierowcą rok temu? Co się działo do roku 2013, czyli przed tym sezonem, w którym zdobyłeś puchar rajdowego Pucharu Polski? Powiem tak, no dla mnie takim przełomowym sezonem był rok 2012, w którym kupiłem auto i w którym tak naprawdę według mnie już byłem gotowy, żeby walczyć o zwycięstwo pucharze i właśnie chyba nie odżałuję tego, że się wtedy nie udało, że wtedy brakło trochę doświadczenia, brakło też pieniędzy. Kupiliśmy auto, które no, że tak powiem, cały czas się psuło i na 6 rajdów mieliśmy 6 awarii tak naprawdę, tak? Także jechaliśmy na przykład na rajd dolnośląski i robiliśmy w pierwszy dzień kilometr, po czym sypała się skrzynia, a na drugi dzień sypała się szpera, nie? W tej skrzyni, w drugiej skrzyni, którą żeśmy założyli. No i tak brakło trochę szczęścia. Pierwszy rajd, jakim był rajd Świdnicki, ułożył się bardzo fajnie, bo drugiego dnia już zrobiliśmy drugi czas w generalce na odcinku kamionki. Czyli takim klasycznym odcinku, tak, który tak. No, wszyscy dobrze znają, doskonale znają i w zasadzie tutaj też sobie łatwo porównywać chyba kamionki, czy chociażby z przejazdów kryterium kamionki, które odbywa się wielokrotnie podczas każdego roku 2013, 14 czy też 12. Także to jest również dobra rzecz. No i bardzo klasyczny rajd, taki rajd, który no, ma chyba najbardziej znane odcinki specjalne w Polsce. Tak, dokładnie. No i właśnie po tym wyniku jednak stwierdziliśmy, kurczę, można, naprawdę można, auto jest okej, oby tylko wszystko grało i myślę, że prędkość będzie. No aczkolwiek stało się inaczej i tak jak mówię, co rajd walczyliśmy z jakimiś dziwnymi problemami, które nas eliminowały powoli z walki o tytuł. Zrobiliśmy sobie 2 lata przerwy, ja przez te 2 lata bardzo solidnie przygotowałem auto, wymieniając praktycznie wszystkie jego części. No i jak widać od rajdu Arłamów, no opłaciło się, tak? Tak naprawdę przy aucie nie było żadnej awarii. Jedyną awarią, która była na rajdzie karkonoskim, była urwana poduszka silnika, ale to tak naprawdę była moja wina. No to ciężko mieć wpływ, jeżeli chodzi o przygotowanie samochodu, prawda? Nie, to tu akurat miała miejsce sytuacja tego typu, że 2 dni, 2 nocki siedziałem w garażu przygotowując auto i o 4 rano, gdy już dokręcałem tą poduszkę, zrobiłem to za słabo, już po prostu nie miałem sił na to wszystko, a o 6 rano jechaliśmy w Karkonosze na rajd. No to troszeczkę. Także zmęczenie wzięło górę, no i akurat zakończyło to nasz rajd. Dobrze, tak. To ja do listy takich cech Huberta Palidera zapisuję, że jesteś cierpliwy, no bo potrafiłeś zrobić sobie przerwę, potrafiłeś poczekać i powrócić do rajdów mocniejszy i lepiej przygotowany. To jest taka cecha również, Karol, myślę, musiałem, rzadka. Chyba musiałem to zrobić, ponieważ no nie miałem innej opcji. Bardzo chciałem wystartować, bardzo chciałem pokazać, że jestem szybki, aczkolwiek brakowało mi budżetu, żeby startować i dogrywać auto, tak? Musiałem najpierw dograć auto i teraz wystartować. A czy samochód, czy to był dobry wybór? Czy Honda Civic jest tym samochodem, który uważasz za najlepszy i optymalny wybór? Z perspektywy tego sezonu myślę, że tak. Z perspektywy pierwszego roku startów uważam, że w ogóle nie mogłem się wpasować w to auto. Wcześniej jeździłem Hondą, tak zwanym jajkiem, słynnym jajkiem, którym jeździł Jurek Tomaszczyk.
i to auto prowadziło się jak marzenie. A Honda Civic Type R jednak przez swój mały skok zawieszenia z tyłu nie prowadzi się tak precyzyjnie. Ja się zawsze śmieję, że jedzie się jak polonezem tym autem. Teraz, już w tej chwili tak, jestem zadowolony, myślę, że jest to dobre auto, tylko jest specyficznym autem w prowadzeniu. No to też wymaga na pewno dużego doświadczenia. No i to doświadczenie już zdobywa się na testach. Czy dużo testujesz, czy też tego brakuje chyba wszystkim zawodnikom, czy to w rajdowym Pucharze Polski, czy też w Mistrzostwach Polski? Powiem szczerze, w tym sezonie mieliśmy przed dwoma rajdami testy tylko. Był to rajd Arłamów i był to rajd Rzeszowski. Większość rajdów jeździmy jednak po prostu z auta seryjnego, siadam do rajdówki i pierwsze moje kilometry są na dojazdówce do pierwszego odcinka. No słuchaj, ale może to jest dobra metoda, no bo rajd Arłamów wygraliście, rajd Rzeszowski także wygraliście, więc tutaj testy się przydają, to na pewno, ale to też takie daje, tak myślę, takiego dobrego zgrania się z samochodem, szczególnie, że no przecież kilometrów w rajdowym Pucharze Polski jest mniej niż chociażby w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski, a trasy no, są podobne, są praktycznie te same. Tak, ale wiesz, ale widać od razu, gdzie siadasz na rajd po testach, od pierwszego odcinka tak naprawdę masz czasy, które poprawiasz o sekundę, dwie na drugim przejeździe tego odcinka. A bez testów ta różnica już jest 12 sekund, nieraz 15, także patrzysz i nie wierzysz. Jezu, jak ja mogłem pojechać 15 sekund szybciej? Jak pierwszym razem wydawało się, że to już jest wszystko, tak? Tak, już koniec świata praktycznie. tak. Pilot notatki już zamyka, a można jeszcze szybciej. Tak, dokładnie. No i właśnie jednak testy są potrzebne, aczkolwiek no nie zawsze się da to zrobić i już nie tyle samo przygotowanie auta na ostatnią chwilę, tylko tematy związane z finansami, wiadomo, nie pozwalały robić testów. To jest chyba największa bolączka, jeżeli chodzi o rajdy, bo już jeżeli mówimy o rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski, to jest problem z pozyskiwaniem sponsorów, ale te rajdy są jeszcze jakoś pokazywane. Natomiast jeżeli chodzi o rajdowy Puchar Polski, to czasami uważam, że no, zainteresowanie, szczególnie w tych mediach ogólnopolskich, jest praktycznie żadne. Niestety jest żadne, bo ta druga liga, tak to nazwijmy, rajdowa, również powinna być jakoś pokazywana. Powinna również być pokazywana jako kuźnia tych kierowców, którzy później przechodzą do rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski jako, no tak bym powiedział, pewną nagrodę być może. No tu nie ma, nie bójmy się tego słowa, no nie ma, jest zainteresowanie żadne. Rajdowy Puchar Polski, jeżeli chodzi o promocję ze strony mediów, ze strony nawet jakichś gazet, nie ma w ogóle zainteresowania, tak? Także jeżeli ja po jakimś tam rajdzie muszę robić osobną sesję fotograficzną auta dla sponsorów, bo nie mam co mu pokazać, no to znaczy, że już jest źle, tak? Sami sobie, no wiadomo o co chodzi. Mistrzostwa okej, i to zauważ, pierwsza dziesiątka. Już nawet auta 10, 20, 20, 30 i na tym się kończy, nie są pokazywane. Zwycięzcy klas może czasami, tak? A reszta niestety jest pomijana. Rajdowy Puchar Polski, jak jedzie sam, jest okej, jeszcze jest jakieś zainteresowanie. Jak jedzie z Mistrzostwami Polski, po prostu zanika. No jest to trochę niesprawiedliwe, bo jednak też staramy się i chcemy jakoś, no wiadomo, każdy marzy o tym, żeby startować w Mistrzostwach Polski. Ale no niektórych po prostu nie puszcza na to budżet i skoro startujemy w pucharze, to szanujmy się i też zróbmy nam jakąś oprawę medialną, tak? Ale jest to czasami skomplikowane, tak jak powiedziałeś, że jeżeli dwa rajdy w tym sezonie i w ostatnich sezonach jechały praktycznie równolegle, to z jednej strony jest to no, pewne takie zamieszanie, pewna niejasność dla ludzi oglądających rajd i nie znających się na tym sporcie, że nagle podczas tego samego rajdu rozgrywane są tak naprawdę dwa rajdy. Ciężko jest to odróżnić. Natomiast druga sprawa to taka, że niektórzy zawodnicy, nie wiem jakie ty masz zapatrywanie na tę sprawę, przechodzą z rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, zwracają licencję, no i startują w rajdowym Pucharze Polski. Czy popierasz takie działania? Czy popieram, wiesz, ja myślę, że wszystko kierunkowane jest budżetem, tak? Jeżeli sponsorzy ucinają budżet przez pół, no to wiadomo, że wtedy trzeba iść do tańszego pucharu, tak? Chwała za to, że nie jest to ujmą dla zawodników, którzy startowali w mistrzostwach, że wstydzą się tego, że muszą wejść do pucharu, ale powiedzą, że nigdy nie będą jeździć w pucharze, tak? Że teoretycznie muszą się cofnąć, prawda? Chociaż tak naprawdę, jeżeli chodzi o rywalizację, no to też jest ona ogromna i tutaj nie odpuszczacie i myślę, że ten sezon, tak jak i poprzednie sezony pokazały, że jest ostra walka i jest co robić, prawda, w pucharze.
Tak, tak, nawet nie wiem, czy to jest prawda, ale ktoś mi to mówił, że to jest jeden z nielicznych pucharów, na którym w ostatnim rajdzie dopiero rozegrał się tytuł mistrzowski, tak? Znaczy mistrzowski, zdobywcy rajdowego Pucharu Polski, ponieważ zawsze gdzieś to było już wcześniej wiadome, kto już ktoś uzbierał wystarczającą ilość punktów, także tu myślę walka była bardzo zacięta. Jeszcze z tego, co mi wiadomo, bardzo dużo osób to śledziło tą walkę, także, także tym bardziej mi miło. Po pierwszym odcinku, gdy nie pojawił się nasz czas na tablicy i na GPS-ie, dostałem chyba z milion telefonów, co się dzieje, tak? Tak, dlaczego cię nie mam? I to jest taki system, że tutaj jeżeli jeżeli przez błąd systemu zanika kierowca i oby takie rzeczy jak najmniej było oczywiście, no ale to jest chyba najlepsze z możliwych rozwiązań, jeżeli właśnie poprzez błąd systemu kierowca nie pojawia się na mecie. Ale to prawda, tych osób obserwujących rajdy, kibicujących jest dużo. No i tym bardziej szkoda, że te tematy nie są podchwytywane przez media, że brakuje takiej rywalizacji. No i tutaj, jeżeli patrzymy na plany, być może plany Polskiego Związku Motorowego na usunięcie rajdowego Pucharu Polski, czy też na połączenie go z rajdowymi samochodowymi mistrzostwami Polski, być może jest to dobry krok, ale oczywiście trzeba obniżyć koszty dla tych, którzy dotychczas w Pucharze startowali, prawda? Według mnie nie da się tego zrobić tak, żeby dla nas było taniej, tak? Mhm. Czyli zawodnik, który startuje w Pucharze i liczy te 70 km OS-owych, przynajmniej w moim samochodzie jest to tak, że co rajd są nowe tarcze, nowe klocki i tam wiadome, czyli na 100 km czy 120 muszę kupić drugie tarcze, drugie klocki, muszę zatankować więcej paliwa, musi to być drożej. No nie ma fizycznie możliwości zrobienia tego taniej. Nawet przy skróceniu rundy mistrzostw Polski z obecnych kilometrów, nie wiem, skrócenie, odjęcie 20, być może 30 kilometrów, co w perspektywie sezonu dałoby, no zaoszczędziłoby powiedzmy około 200, być może 250, być może 300 kilometrów w skali sezonu. To nie jest wystarczająca liczba. Tak, dokładnie. Nie zrobi to, przynajmniej dla nas na pewno nie będzie taniej. Mhm. Ja myślę, że rajdowy Puchar Polski podzieli się na dwie grupy zawodników. Zawodnicy, którzy mają większy budżet i tak na spokojnie startowali w Pucharze Polski, pójdą do Mistrzostw Polski, gdzie będą walczyć, a zawodnicy z niższym budżetem przejdą do trzeciej ligi. Tylko, że teraz będzie problem trzeciej ligi, bo zawodnicy, którzy wyjdą z Pucharu, będą mieli duży budżet na trzecią ligę. No tak. Także problem będą mieli kierowcy, którzy startują w trzeciej lidze. Dokładnie. Kierowcy, którzy przychodzą z KJS-ów, kierowcy, którzy próbują, kierowcy, którzy chcą też jakoś się pokazać, to zaleje ich lawina doświadczonych kierowców, którzy naprawdę wejdą z budżetem, no bo umówmy się, budżet na rajdowy puchar to jest genialny budżet na trzecią ligę, tak? Mhm. No dokładnie, można powiedzieć, tak jak w zespole fabrycznym w wielu wypadkach, więc na pewno ożywi się trzecia liga, jeżeli do takich zmian dojdzie. Natomiast również ożywić się mogą mistrzostwa Polski, jeżeli tak naprawdę scalimy te dwa rajdy, to być może efekt będzie pozytywny, bo rzeczywiście ten regulamin będzie jeden. Podczas jednego rajdu, podczas jednego weekendu będzie rozgrywany jeden rajd. Być może to się w pewien sposób uprości. No myślę, że świetnie by było, gdyby jakieś zainteresowanie wykazali producenci, tak aby pojawiły się puchary, bo tych pucharów zdecydowanie w Polsce brakuje. Dokładnie tak. No teraz właśnie widzę, że Ford Fiesta stał się bardzo popularnym autem. Mhm. Także szkoda, że puchar Forda Fiesty z zeszłego roku był zlikwidowany, czy tam z dwóch lat wcześniej, już dokładnie pamiętam. Bardzo szkoda, bo był to fajny puchar. Niestety no też nie było chętnych. No i to jest tak właśnie. Nie ma pucharu, źle. Jest puchar, nie ma chętnych. Też źle. Nie wiadomo, nie ma złotego środka. No mnie tylko boli to, że przy przejściu na przykład Honda Civic Diver do Mistrzostw Polski, ja muszę ścigać się wtedy z Citroenami DS3, z takimi autami właśnie jak Fiat Abarth na przykład 500, który jest na turbie, z autami R2. No z góry moje auto jest wiadomo, jest może szybsze silnikowo, ale w rajdach chodzi o hamowanie i o skręcanie, nie o przyspieszanie. No i to też możemy powiedzieć, no konstrukcja już nie najnowsza, to konstrukcja, dokładnie, która ma już swoje lata, Honda jest świetnym samochodem, no ale czasami możemy powiedzieć, że technologia tak szybko idzie do przodu, że nie wystarczy to na wygrywanie, nie wystarczy to czasami na osiągnięcie podium w danej klasie, prawda? Tak, dokładnie, no i z tym rozmawia się z wieloma kierowcami, którzy przesiedli się z aut właśnie seryjnych, przerobionych na rajdówkę do takiego Forda, do takiej C2. No mówią, że to jest totalnie inna bajka, tak? Nie dość, że przyjemne zjazdy, to tu walczysz za kierownicą, a tam po prostu skręcasz i to auto skręca, jedzie, hamuje. Wszystko jest tak, jak ma być.
No i to jest taka, możemy powiedzieć, prawdziwa grupa w wielu wypadkach, kiedy to tak naprawdę wkracza się w inny wymiar, jadę samochodem rajdowym i później, no później po prostu staje się kierowcą lepszym i to otwiera drogę na samochody mocniejsze, otwiera także drogę do samochodów czteronapędowych w późniejszym czasie. Dokładnie, no same nawyki, jeżeli chodzi o hamowanie, o sekwencyjną skrzynię biegów i tak dalej, tego wszystkiego się trzeba jednak nauczyć. To nie jest tak, że może siądziesz i pojedziesz, ale w sytuacji awaryjnej na pewno nie będziesz miał tego nawyku, co w aucie, którym jeździłeś na co dzień, tak? I to po prostu no, trzeba zdobyć wraz z doświadczeniem i tutaj innej drogi nie ma. Dokładnie tak. No, albo bardzo ostro przepracować zimę, bądź też testy, tak? Hubercie, ulubiona trasa, ulubiony rajd w tym roku to? Ulubiony rajd? Myślę, że rajd Cieszyńskiej Barwórki. No, był to szalenie trudny rajd, a ja bardzo lubię takie odcinki, także myślę, że to jest ten rajd. Taka pełna klasyka, no, ale też pojechana z głową w twoim wypadku, no bo miałeś już tutaj na myśli, miałeś w głowie tytuł, wiedziałeś, że ten tytuł jest bardzo blisko, ten zdobycie pucharu jest bardzo blisko, no i po prostu trzeba dojechać do mety z głową. Tak, dokładnie. No, powiem szczerze, nie mieliśmy przez cały rajd ani jednego ratowania, ani jednego wypadnięcia z trasy, także jechaliśmy sobie takim w miarę bezpiecznym tempem. Przed ostatnim odcinkiem przegrywaliśmy z Damianem Tomalą 5 sekund, także na ostatnim odcinku było już wiadomo, że nawet jak nie dojedziemy, to zostajemy jako liderzy rajdowego Pucharu Polski, bo Grzesiek Musz był gdzieś dalej w klasyfikacji generalnej. Także na ostatnim odcinku postanowiliśmy trochę przycisnąć, żeby jednak Damiana przejść. Udało się to 0,2 sekundy, także tym bardziej jest mi miło i się cieszę. Taka walka, możemy powiedzieć, do samego końca, zdecydowanie do samego końca. Tak, dokładnie, już nawet po zmroku, tak. Także to rajd ulubiony, a rajd, który być może nie tyle nieulubiony, być może nieukochany rajd, ale taki, który jakoś wspominasz średnio. Czy to jest rajd Karkonoski? Chyba nie ma takiego rajdu, powiem ci szczerze. No. Nie żałuję Wisły, na której, że tak powiem, 2 centymetry za dużo przyciąłem zakręt i złapaliśmy kapcia. Także to był rajd, w którym czułem się dobrze, które odcinki też bardzo mi się działy, także na pewno byłoby szybko. No i niestety wymiana koła kluczem, a nie makitą elektryczną, no schodzi trochę dłużej, także straciliśmy tyle czasu, że mieliśmy do wyboru jechać tylko po to, żeby zrobić testy albo przejechać rajd, albo odpuścić to i zostawić wszystkie części, wszystkie podzespoły na kolejny rajd Wiślański. Tak. No, czysta kalkulacja. Chociaż wjechaliśmy na serwis, nie wiedząc jeszcze, że zrezygnujemy. Dopiero minutę przed końcem, tak mówię, Mateusz, zastanówmy się, spokojnie, przekalkulujmy, przemyślmy, czy mamy jakieś szanse, czy nie. Dobra decyzja, oddajemy kartę, rezygnujemy z rajdu. No i czasami i tak też trzeba zrobić, prawda? I tutaj bardzo to boli, wiadomo, no nawet wszyscy mówią, chłopie, takie testy, nie ma lepszych testów jak na rajdzie, no. W czystej walce, no nie ma lepszych testów, jedź to. Ja mówię, nie da rady, kończymy po prostu i musimy oszczędzać auto na następny rajd. Tak? No ale takie historie również dzieją się w Mistrzostwach Polski, dzieją się u kierowców, którzy walczą również o tytuły w Mistrzostwach Polski. To te najwyższe tytuły i mieliśmy okazję obserwować tego typu sytuacje na rajdzie dolnośląskim. Powiedz coś o konkurentach w tym roku. Walka bardzo ciekawa. Jak ocenisz swoich konkurentów? No, konkurencja była bardzo, bardzo szybka. Mieliśmy Grześka Musza, który nie dość, że jest szybkim kierowcą, bardzo doświadczonym kierowcą, bo jednak przejeździł już troszkę sezonów. To ma jeszcze bardzo szybką Hondę, także z nim w sumie rywalizacja była czystą przyjemnością. Do tego Janusz Knopt, do tego Halicki Fiatem. Tomek Chupało zapowiadał się bardzo, bardzo dobrze i troszkę mu się nie poukładał ten sezon, także... Kuba Brzeziński także również, świetne trzecie miejsce. Kuba Brzeziński, no gość z innej planety tak naprawdę, tak, bo pokazał nam czasy z generalki Mistrzostw Polski, tak? Także tu bardzo konkurencja była bardzo ciężka, no a my jakiś tam swoim tempem spokojnie dążyliśmy do osiągnięcia swojego planu, no i się udało. Na pewno, czy w tej drugiej rajdowej lidze, czy w rajdowym Pucharze Polski, czy miałeś takich zawodników, czy też takie załogi, z którymi jakoś szczególnie się kumplujesz, z którymi, nie wiem, jak przyjeżdżasz na rajd, no to... O, pewnie. To po prostu wiesz, że jest dobrze, o tak. Pewnie, że tak. Takie towarzystwo. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że pierwsze 5 załóg tutaj z czołówki
raczej się ze sobą trzyma, raczej, raczej nie jest to czysta rywalizacja i że tak powiem, niechęć do drugiej osoby, tylko, tylko zawsze, zawsze gdzieś tam się spotykamy, zawsze po rajdzie idziemy na jakąś imprezę rajdową. Zawsze, zawsze coś się dzieje, także, także jest takich załóg sporo. Ja też jestem człowiekiem, który raczej dużo, dużo rozmawia z ludźmi i szybko, szybko się zaprzyjaźniam, także, także nie miałem z tym problemu i mamy tych załóg dość sporo. Nie, aby tak było zawsze, nawet w momencie, kiedy przechodzi się do wyższych lig, kiedy w grę wchodzą również wyższe pieniądze, przygotowanie sprzętu, przygotowanie zespołu, samochodu i kiedy zmienia się auta, no bo wtedy, wtedy ta rywalizacja, oby się nie przenosiła oczywiście poza samochód rajdowy, no ale, ale czasami pewne spięcia są, no na pewno nieuniknione, prawda? No tak, no słyszy się o tym i rzeczywiście tak jest, no, no wiele opowieści jest na ten temat i zdarza się to, że jeżeli wchodzą już duże pieniądze w grę, niestety ludzie zapominają o koleżeństwie i przyjaźni. No niestety, niestety tak się czasami dzieje, no ale, no ale rajdy samochodowe nie są odosobnioną dyscypliną, jeżeli o to chodzi, to są po prostu czyste ludzkie zachowania. Mówię, że taka pierwsza fascynacja to wyścigi górskie. Czy był jakiś kierowca, czy był jakiś zawodnik rajdowy, czy też kierowca w ogóle związany z motorsportem, który, nie wiem, był twoim idolem, czy też jest może twoim idolem do dzisiaj? Znaczy, ja zawsze podziwiałem dwóch kierowców, Colina Magri i Krzysztof Hołowczyka, tak? To byli dwaj kierowcy jeszcze od, że tak powiem, małego chłopca, zawsze śledziłem ich kariery i ich starty. Także to byli ludzie, którzy byli moimi idolami, tak? I to się nie zmieniło tak naprawdę. Czyli do dzisiaj Krzysztof Hołowczyk z Ikoni Magre i Krzysztof Hołowczyk z lat, kiedy startował Toyotą Celicą, kiedy startował Subaru Imprezą? Tak, później, nie, Ford Focus, do dziś jak się ogląda jego onboardy. No nie wiem, jak on to robił, ale po prostu to robił, tak? Są ludzie dotknięci, że tak powiem, ręką Boga i on chyba takim był, sądząc po jego onboardach. No i możemy powiedzieć, że wirtuoz również jazdy, szczególnie w ostatnich latach, wirtuoz jazdy po nawierzchniach szutrowych i z tego zresztą był znany od początku swojej kariery. A ty lepiej czujesz się na nawierzchni asfaltowej, czy też na takich nawierzchniach bardziej śliskich? Słuchaj, na przykład po szutrach nigdy nie jeździłem, ale bardzo dobrze czuję się na śniegu. Jeździmy tutaj bardzo, bardzo dużo w zimie, ja ogólnie spędzam zimę na takim ostrym trenowaniu, ostrym testowaniu, wiadomo, seryjnym autem. W tym roku zima dopisała, prawda? Myślę, tak, że tak, właśnie. W śniegu powinno trochę być. W tamtym roku mieliśmy tylko dwie noce takich dobrych warunków, zrobiliśmy ponad 1500 kilometrów w dwie noce, także nadgoniliśmy trochę brak zimy. No to jest kawałek. Czekaj, 1500 kilometrów w dwie noce, tak? Czyli 700 tak. kilometrów za noc. No to macie zdrowie również. No, tak można powiedzieć. Powiem ci, auta też po tych dwóch nocach trochę stały w garażu. No tak, no wiesz, w zasadzie jednej nocy przejechałeś cały sezon, tak możemy powiedzieć. Tak, dokładnie. Więcej, co ja mówię, cały sezon. 10 rajdów przejechałeś jednej nocy. Dobrze, że sobie jeździmy samochodzikami na gazie. Także jest w miarę tanio i cicho, tak? No tak, ale najważniejsze jest hamowanie i najważniejsze są zakręty, przyspieszanie nie jest takie istotne, a na śniegu to trzeba mieć taką delikatną nogę. Ważne jest to, że my tutaj w górach mamy bardzo fajne warunki, tak? Jest bardzo wysoka banda, także nawet jak coś przesadzisz, coś nie pójdzie nie tak, zawsze to jest jakoś w miarę bezpiecznie. Do tego wszystkiego zamykamy drogę, także nie ma możliwości, żeby wyjechał nam ktoś z drogi bocznej. Czujemy się praktycznie jak na rajdzie. No, tak to się dzieje i dobrze, że takie warunki są. A czym trenujesz, powiedz mi? Teraz mam obecnie Renault Clio Sporta, także przednia napędówka, aczkolwiek ktoś czasami jeżdży tylną napędówką. Ja wieloma autami trenuję, także tu nie mam problemu. To jest pełna dowolność i pamiętam, jak rozmawiałem z Łukaszem Chobajem o takich właśnie nocnych testach, o takim nocnym trenowaniu za czasów, kiedy to jeszcze małymi samochodami, czy Fiatami, Seicento, Cinquecento trenowali wspólnie właśnie z Kajetanowiczem. Powiedział Łukasz, że no te czasy minęły, bo później samochody się stają coraz szybsze i mówi, te treningi jednak no są coraz mniej bezpieczne, także w przypadku samochodów mniejszych, no jednak to bezpieczeństwo jest no nieco większe, prawda? Ja powiem tak, jeszcze takie ślizganie się na seryjnej oponie zimowej jest w miarę okej, bo tutaj nie wchodzą w grę takie prędkości, ale gdy już do seryjnego auta zakładamy taki polski krótki kolec albo już, nie daj Boże, szwedzki długi, to już naprawdę jest za szybko na auto bez klatki.
I lepiej tego nie robić po prostu. Lepiej tego nie robić. Czy Honda Civic jako samochód rajdowy to jest, myślisz, taki samochód, którym zostaniesz na sezon 2015? Znaczy, powiem tak, jeżeli nie uda mi się sprzedać Hondy, to na pewno ona zostanie i na pewno coś tam pojedziemy, ale myślę, że takim motorem napędowym będzie sprzedaż auta, tak? Mhm. Wtedy pojawią się trochę szersze perspektywy, bo jednak część budżetu już będzie, tak? I wtedy można wybierać i rozglądać się za tym, co będzie dostępne, jeżeli chodzi o sezon 2015. No, mam nadzieję, że jakiś puchar być może mógłby wystartować, albo też jakaś klasa, w której jest wielu zawodników. To by chyba było ciekawe dla ciebie. Też na to liczę. No, bardzo, bardzo dobrze zapowiada się rzeczywiście Ford Fiesta, tak? Wielu zawodników już kupiło takie auto. I wielu tych samochodów też jest trochę na rynku, prawda? To też jest dobre. Tak, dokładnie. I myślę, że to, co pokazali koledzy z Fiest w tym sezonie, czasy, które osiągali na odcinkach, widać, że to auto naprawdę ma potencjał. Jeszcze chodzą słuchy, że będzie wymieniony silnik w Fordach Fiestach, także na trochę szybszy. Także myślę, że stanie się to auto bardzo konkurencyjne. Do tego, jak będzie 10 czy 15 szybkich kierowców, myślę, że będzie naprawdę fajny puchar. No i o to chodzi jeszcze, gdyby wsparto producent, gdyby Ford zainteresował się tą rywalizacją, no to myślę, że naprawdę mogłoby być ciekawie. No i również jeżeli chodzi o medialność tego, bo cały czas o tej medialności mówimy, a tego cały czas brakuje i chyba trudno znaleźć sposób na to, żeby jakoś tę medialność poprawić, bo konkurencja jest duża, jest piłka nożna, jest wiele innych dyscyplin sportu, które no ten czas antenowy, tak możemy powiedzieć, no nieco zabierają. Dokładnie, no wiesz, nie znam się na tyle, nie wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o relacje w telewizji, relacje PZMOT-u z telewizjami, ale myślę, że każdy zawodnik przystałby na to, żeby nawet dać te 300 zł czy 500 zł więcej do wpisowego, a niech to idzie na poczet właśnie jakiejś relacji na żywo, jakiejś godziny relacji po rajdzie czy coś takiego, no tylko trzeba w tym kierunku iść, tak? Nie wiem, czy są prowadzone takie rozmowy, czy nie. Ale myślę, że to był jakiś sposób. No by coś się zmieniło w tym właśnie kierunku no, poprawy tego sprzedawania tego produktu, jakim są rajdy i myślę, że jeżeli te dwie ligi się połączą, no to naprawdę będzie to sprawa po prostu konieczna. Kiedyś rozmawiałem właśnie z takim reporterem z telewizji. Mówię mu właśnie, dlaczego nie ma rajdów w telewizji, co jest grane. Powiedział mi krótko: Hubert, nas jedzie dwóch na rajd. Musimy złapać wszystkie załogi, musimy złapać metę, start, najlepiej serwis jeszcze. Nie ma opcji, musiałoby jechać 15 osób, a na to po prostu nie stać telewizji, tak? Nie, rajdy nie są na tyle popularne, żeby oni wydali tyle na relacje z rajdu. A dodatkowo są dosyć trudne do pokazywania, są dosyć trudne do złapania przez kamery, bo przecież sporo się dzieje, no ale z drugiej strony tych materiałów jest również bardzo wiele, jeżeli chodzi o same materiały, które kręcą nawet zawodnicy, prawda, no to tych materiałów jest coraz więcej. Nie jest chyba w tych czasach sztuką wziąć jakiegoś podwykonawcę czy paru podwykonawców, którzy zrobią materiał, przecież nie trzeba być na odcinkach, tak? Trzeba tylko chcieć, no i chyba tego chcieć trochę brakuje. No dokładnie, myślę, że brakuje pewnej koordynacji, bo nawet firm, które takie usługi świadczą poszczególnym zawodnikom, jest sporo i myślę, że robią i wykonują swoją pracę bardzo, bardzo dobrze, więc oby tutaj tej koordynacji nie zabrakło w sezonie przyszłym, ale także w przyszłych sezonach. Czy obserwujesz także rywalizację w mistrzostwach Polski? Tak, pierwszą piątkę staram się zawsze śledzić i oczywiście swoich kolegów, których gdzieś tam wspieram i z którymi rozmawiam. Zawsze gdzieś tam wiem, na którym miejscu skończył Jacek Jurecki, który jest moim bardzo dobrym znajomym i widzę, że w tym roku bardzo świetnie sobie radził. Także gdzieś tam zawsze staram się to śledzić. No jak podobała ci się rywalizacja, jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, o rywalizację, o tytuł mistrza Polski w rajdach samochodowych? No było bardzo fajnie, ciekawie i zacięcie, tak? Każdy miał swój rajd, z tym, że Wojtek pokazał rzeczywiście, że da się siąść do samochodu R5 i wykorzystać go w 100%, może w 90% w pierwszym sezonie startów, tak?
Mhm. Zresztą Wojtek jest genialnym kierowcą. Wystarczyło, ja dużo oglądałem jego onboardów jeszcze z Hondy Civic Tiber. No właśnie, Honda bardzo... też jeździł, tak zmierzam do tego, wiesz, że być może starty Honda w rajdowym pucharze Polski to jest dobry kierunek, bo widzisz, co później można robić, jak się później kariera może potoczyć, prawda? Dokładnie, no i właśnie rzucił mi się w oczy jego styl jazdy, który jest taki bardzo spokojny. Mhm. On nie walczy z tym autem, tylko po prostu nim jedzie, tak? A to też o to chodzi. No wyobraź sobie Huberta Paliderę, który po zwycięskim sezonie w rajdowym pucharze Polski przesiada się do Subaru, jeździ Subaru przez dwa sezony i później idzie dalej i walczy o tytuł mistrza Polski. Myślę, że taki scenariusz wcale nie jest taki niemożliwy do spełnienia. Karol, nie wiem, czy Wojtek sobie to wyobrażał w chwili, w której wygrał puchar, ale ja w tej chwili sobie tego nie wyobrażam. Z tego, co wiem i z tego, co znam warunki w polskich rajdach, myślę, że raczej jest to nierealne. Mm-hmm. No szkoda, że... Jestem optymistą i zawsze odbiorę telefon, który dzwoni do mnie z Subaru, nie ma problemu. No to dobrze i oby takich producentów też było więcej, oby mogli... Dziwi mnie też to, przepraszam, jeśli wejdę zdanie, że inni producenci nie poszli w ślad Subaru, bo zobaczyli, że Subaru wzięło młodego zawodnika, wyszkoliło go i on jest szybki, rzeczywiście zdało to egzamin. Dlaczego Peugeot Polska nie pójdzie w to, dlaczego Skoda nie pójdzie w tym kierunku? Dlaczego inni producenci tego nie chcą zrobić, tak? Skoro widać, że to się opłaca. No myślę, że gdyby było takie powiązanie sprzedaży samochodów nowych z rajdami samochodowymi, gdyby to powiązanie, chociaż myślę, że ono istnieje, ale gdyby ono było takie jasne i klarowne, to mielibyśmy wszystkich chyba w Mistrzostwach Polski i w rajdowym Pucharze Polski. No właśnie, no. Rzeczywiście coś trzeba zmienić, tak jak w Mistrzostwach Świata się to dzieje, także widać, że nowi producenci się pojawiają, czyli coś jednak ruszyło. Mhm. Teraz wystarczy zrobić coś podobnego u nas i może w Polsce rzeczywiście ruszą rajdy troszkę do przodu. Troszeczkę przenieść to na nasz grunt i myślę, że wtedy sytuacja wyglądałaby dużo, dużo lepiej. Mamy również kierowców, którzy startują za granicą. Robert Kubica w Mistrzostwach Świata, Kajetan Kajetanowicz, znany doskonale ze startów i dominacji w rajdowych samochodowych w Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Europy. Powiedz, jak oceniasz ich starty i czy śledzisz, czy masz czas na śledzenie tego, co oni robią? Co, nie śledzę tego tak dość szczegółowo, tylko tak raczej ogólnikowo widzę gdzieś tam relacje i jakiś artykuł o ich startach. Nie śledzę wyników na żywo. Ale no bardzo fajnie, że ktoś startuje jednak i osiągają bardzo fajne wyniki, pokazują, że da się z naszego podwórka wyjść jako kompletny kierowcą i w Mistrzostwach Europy rywalizować jak równy z równym. Także tu Kajtka bardzo podziwiam za to. I to w pierwszym sezonie startów, to też jest tak, dosyć ciekawe. Tak. Jak widać, dużo dobrych rzeczy dzieje się po przesiadce do nowego samochodu i startach w pierwszym sezonie. Popatrzmy na Wojtka Kuchę, popatrzmy na Kajetana Kajetanowicza. Dokładnie. No Polak potrafi, możemy powiedzieć, i obyśmy potrafili nadal, bo Kajetan mógł walczyć w Mistrzostwach Europy. Na Robert Kubica w Mistrzostwach Świata, nieco inna liga, nieco inne samochody, no i też bardzo intensywny sezon. No, na pewno. Sądząc, chociaż słyszałem, że Robert jest tytanem pracy, także myślę, że on tam czuje się jak ryba w wodzie. I raczej jest przygotowany na wszystkie rajdy. Ale brawa za determinację. Jest to naprawdę mocny akcent. Mhm. Hubercie, dostaliśmy także pytanie od słuchacza, który pytał o takie przygotowanie kondycyjne do startów w rajdowym Pucharze Polski. Powiedz, czy jakoś specjalnie się przygotowywałeś, czy też w pewnym momencie uznajesz, że musisz się zacząć przygotowywać w sposób jakiś specjalny, bo jednak rajdy to dosyć wyczerpująca dyscyplina. Powiem tak, ten rok był rokiem, w którym praktycznie nie przygotowałem się fizycznie w ogóle, bo nie miałem czasu po prostu. Zdarzały się miesiące, w których pracowałem po 250 godzin, siedziałem w pracy, później szedłem do garażu, naprawiałem rajdówkę i nie miałem czasu, a może i też chęci nawet, żeby przygotować się fizycznie, tak? Myślę, że przyszły sezon, jeżeli pojawi się światełko w tunelu, na pewno potraktuję to inaczej. No to jest coś, co jest pewną taką nieodłączną częścią gry, szczególnie także, kiedy przesiada się do innych samochodów. No i oby takiego pewnego luzu było więcej, takiego luzu, jeżeli chodzi o czy to przygotowanie samochodu, to jest jedna rzecz, natomiast drugą rzeczą jest właśnie szukanie sponsorów i poszukiwanie budżetu. Powiedz, jak z tym jest u ciebie? Właśnie, to też miało jakiś wpływ, ponieważ
jeżeli ja 2 tygodnie przed rajdem nie wiem, czy pojadę w tym rajdzie, to ciężko, żebym ja ciężko pracował, jeszcze się przygotowywał do tego rajdu fizycznie, tak? A powiedz, czy sam zajmujesz się szukaniem budżetu? Częściowo tak. Myślę, że w 80% cały budżet był moją zasługą. W 20 miałem tam paru kolegów, którzy bardzo pomogli i nawet zdarzyło mi się coś takiego, że zawodnik oddał swojego sponsora nam. No to ciekawa sprawa, niezbyt popularna, można powiedzieć. Tak. Kolega po prostu miał sponsora, z którym współpracował w tamtym sezonie. W tym sezonie w ogóle się do niego nie odezwał i mówi: słuchaj Hubert, ten pan chciał kogoś, kto wygrywa. Wy wygrywacie, podejdźmy we dwóch do niego, ja mu powiem parę słów, to tamto, może się uda. No i rzeczywiście się udało i dzięki temu pojechaliśmy rajd nad Wiślański. Również rajd Tarkonowski był też takim przypadkiem, gdzie właśnie nadarzyła się okazja pożyczenia auta zawodnikowi trzecioligowemu. Więc pożyczyliśmy samochód, za to otrzymaliśmy jakieś tam może i śmieszne pieniążki, ale umożliwiły nam start w rajdzie Karkonoskim. Także takich sytuacji, splotu sytuacji było bardzo dużo. I jakoś chyba tak miało być, bo zawsze jakoś trafiało się tak, że szliśmy do właściwej osoby, do osoby, która chciała pomóc i zawsze pomogła, tak? No widzisz, czyli widzimy pewne takie bardzo dobre rzeczy, bardzo dobre również zachowania ludzkie, ale myślę, że to również nie wydarzyłoby się w momencie, kiedy byłbyś osobą niekontaktową i osobą, która, jak to powiedziałeś, no, nie lubi rozmawiać z ludźmi, a ty z ludźmi lubić rozmawiasz i chcesz rozmawiać i myślę, że to jest taka najlepsza twoja wizytówka. Tak, dokładnie, no jeżeli zawodnik, z którym rywalizuję, mówi, że dołoży mi do startu coś tam, bo na przykład ma troszkę więcej pieniążków niż potrzebuje, no to powiem szczerze, no łezka się kręci wokół i nic tylko dziękować, tak? Dokładnie. Ja myślę, że takie sytuacje, no powinny być nagłaśniane i oby takich sytuacji było jak najwięcej, to wtedy myślę, że cały sport możemy pchnąć do przodu na miejsce, które mu się należy, które rajdom się należą. Powinien być, tak? Dokładnie tak, bo zgodzimy się z tym, że rajdy samochodowe nie są w tym miejscu, w którym być powinny. Hubercie, nasza rozmowa zbliża się do końca. Ja chciałbym ci bardzo podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie do odcinka specjalnego i tak jak mówię, no trzymamy kciuki mocno za sezon 2015 i mam nadzieję, że tych rozmów będzie więcej, po prostu będzie więcej. No ja również dziękuję, że mnie zaprosiłeś i powiem szczerze, nawet nie przypuszczałem, że tak miło jest czekać na twój telefon. No to dobrze. O 17 myślę, niech zadzwoni, no czekam, jeden Karol. Także też jest mi bardzo miło. Dziękuję za gratulacje, pozdrawiam wszystkich serdecznie i liczę na to, że zobaczymy się w sezonie 2015. Hubercie, mocno na to liczymy. Trzymamy kciuki na przed tym sezonem, oczywiście zima. No i myślę, że wszystkim możemy życzyć takiego dobrego śniegu w górach, oby ten śnieg był, bo jak będzie ten śnieg w górach, no to i rajd Arłamów będzie piękny. A jak lubisz jeździć po śniegu, tak jak mówił Marcin Majer, że podobno Honda Civic na nawierzchni śliskiej na szutrach prowadzi się jak Lancer. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale podobno bardzo dobrze się prowadzi również na szutrach, więc oby szutrów również było więcej, być a może jutro, w twoim starcie. Jutro będę obecny na testach szutrowych, także może uda mi się przejechać coś po szutrze, także zobaczymy. No to sprawdzaj notuj i myślę, że taka wiedza na pewno przyda się na przyszłość. Muszę się przewieźć Lancerem, tak? No właśnie, to jest ten element, myślę, do którego należy zmierzać, to jest ten kierunek. O ile oczywiście Lancer i oby Lancer jakiś pojawi się w przyszłości, może niekoniecznie elektryczny, ale by ewolucja 11 czy 12 była taką ewolucją, którą być powinna, prawda? Tak, dokładnie. Czekamy na odzew Mitsubishi. No to czekamy na odzew Mitsubishi. Oby Mitsubishi nie zaspało w tych kwestiach. Hubercie, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Pozostajemy w kontakcie i życzymy ci oczywiście dobrych testów, dobrego weekendu, dobrej zimy, no i słyszymy się niebawem. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymaj się, cześć. No, do widzenia, pozdrawiam.